Kolejne pytanie, które chciałam znowu zadać Wam. I bardzo proszę o aktywność, bo to jest też cenna, słuchajcie, odpowiedź dla nas i na to, jak mamy te trampki dalej planować. Kiedy zacząć w ogóle inwestować właśnie, albo też kiedy zacząć oszczędzać, w jakim wieku? Czy w tym wieku, w którym jesteście, tak jak się dzisiaj tu przyszliście, usiedliście, co myślicie, czy wy jesteście w stanie już teraz zadbać jakoś o te swoje pieniądze? Jakie może są triki na te oszczędzanie? Macie jakieś pomysły? O, tam ktoś. Ja na przykład robię tak, że dostaję swoje kieszonkowe od rodziców, ale na przykład staram się jedną część na przykład sobie odłożyć, a drugą przeznaczyć na wydatki. I tak zaoszczędzić na coś, co bym na przykład chciał kupić później w przyszłości. Czyli nie od razu nie wydawać wszystkiego. Słusznie. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Zaraz dostaniemy tu mikrofon też do przodu. Moim zdaniem powinniśmy już zacząć inwestować mniej więcej od 15 roku życia, a możemy oszczędzać od jak najmłodszych lat. Super. Tutaj Ola jeszcze z przodu był ktoś chętny. Tu w trzecim rzędzie chyba. Łapkę poprosimy, tak, rękę. Ja na przykład mam lokatę w banku. Super. Czyli pieniądze w dłoni. Widać, ile mamy, a nie w skarbonce. Czy ktoś jeszcze coś by chciał dodać? Jakie są triki na ogarnianie swoich pieniędzy? Nie. A nie, jeszcze ktoś chce tutaj. To biegniemy. No, moim zdaniem można trzymać po prostu pieniądze na koncie i jakby naliczają się potem odsetki. Super też. No dobrze, słuchajcie, to przejdźmy. A tam z drugiej strony jeszcze. Tam z drugiej strony dziewczyny. A się nachodzi. Ola, dobrze. Więcej było chodzenia, słuchajcie, w młodszej grupie, ale tutaj się rozkręcacie też. U mnie rodzice na przykład chcą kupić obligacje. To też jest forma, super. Inwestowania z kolei. No dobrze, słuchajcie. To teraz przejdziemy znowu do naszych ekspertów. Dorota, jakie są w takim wieku tipy na to, żeby ogarnąć pierwsze pieniądze? Przede wszystkim chyba trzeba sprawdzić, co faktycznie formalnie można zrobić, bo też nie każdy bank w ogóle na przykład ma konta dla osób poniżej 18 roku życia, ale trochę tych kont jest. Z inwestowaniem jest troszkę gorzej, ale też się zaczynają pojawiać. Moim zdaniem fajnie jest spróbować, ewentualnie też po prostu, jeżeli nie mamy takiej formalnej możliwości, to poprosić nawet rodziców o to, żeby no, pomogli nam w otwarciu na przykład jakiegoś rachunku i dali jakąś małą kwotę na start. Ogólnie to jest tak, że jakby z tym ogarnianiem kasy to z czasem i w zasadzie przez całe nasze życie mamy tak naprawdę trzy zadania zawsze do wykonania. Po pierwsze są takie, mówi się o takich trzech filarach ogarniania swoich pieniędzy. Pierwszy filar to oczywiście zarabianie. Na takim etapie młodszym, no to warto się zastanowić, czy jesteśmy w stanie jakoś zarobić własne pieniądze. Tych możliwości jest mnóstwo. Ja akurat zarabiałam na konkursach, bo miałam taką możliwość, że faktycznie były różnego typu nagrody, a że się dobrze uczyłam, to po prostu cisnęłam do konkursy i miałam własną kasę. Więc też się zastanowić, jakie mamy możliwości. Być może takie proste prace w niektóre dni też wtedy są taką fajną motywacją, jak też widzimy te własne pieniądze. Drugi filar to jest oszczędzanie. Czyli po prostu odkładanie tej kasy i tutaj w sumie bardzo dużo zależy od naszego charakteru. Ja na przykład zawsze, dla mnie sposobem na oszczędzanie było to, że ja sobie wybierałam jakiś cel, na którym mi zależało. Czyli na przykład, jeżeli ja chciałam, na ogół to była jakaś podróż, więc jak ja chciałam gdzieś pojechać, to ja po prostu wiedziałam, że zawsze gdy chciałam wydać jakieś pieniądze, to tak sobie myślałam, okej, dobra, to albo prędzej pojadę, jakby zrobię tą podróż, albo wydam tą kasę na
tą drugą rzecz. I nagle się okazało, że w sumie jakby ja bardziej chcę pojechać w tę podróż, niż wydać tą kasę. Więc dla mnie to było bardzo motywujące. Jak miałam taki konkretny cel, ale taki, który naprawdę był dla mnie taki ekscytujący. No i ta trzecia rzecz, no ale tych sposobów na oszczędzanie jest mnóstwo. To każdy sobie musi znaleźć swój, bo na przykład ja osobiście siebie za osobę oszczędną nie uważam. Ja jestem oszczędna wtedy, kiedy ja po prostu wiem, że mogę tą moją kasę zamienić na coś fajnego, co zrobię, a niekoniecznie po prostu będę patrzyła, jak ona mi na koncie rośnie, bo jakby... No chociaż jakby też nie ma z tym problemu. No i trzecia rzecz to inwestowanie. I właśnie tutaj pewnie pod takim kątem praktycznym jest dość ciężko inwestować samemu, jak się nie ma tych 18 lat. Ale na przykład można, chociażby jeżeli rodzice jeszcze nie mają tego konta, tego rachunku rejestrowego na obligacje, to im powiedzieć, okej, dobra, to skoro wy nie macie, to może na przykład załóżcie i ja kupię te pierwsze obligacje. Jedna obligacja to 100 zł. To nie jest dużo, a to jest zawsze takie coś pierwszego, co możemy zrobić. No i później też bardzo często te obligacje po prostu mamy już tam przez całe życie, gdzieś tam pracują i wyrabiają te odsetki, pokonują inflację i tak dalej. Ale też można poprosić jakąś małą kwotę na inwestowanie w akcje. Ja akurat no, nie miałam takiej możliwości, ale zaczęłam na studiach, tak naprawdę jak tylko mogłam. Więc no, ja sobie założyłam już sama rachunek maklerski, ale jeżeli wasi rodzice na przykład mają taki otwarty umysł, żeby nawet niewielką kwotę wam na ten rachunek maklerski wrzucić, żebyście po prostu zobaczyli też, jak to wszystko działa, jak się kupuje i sprzedaje akcje, ETF-y, to jest naprawdę... super sprawa i też fajnie jest w młodszym wieku zobaczyć, czy mamy do tego talent, bo można też inwestować na różne sposoby. Dla wielu osób takie bardzo proste inwestowanie to jest najlepszy sposób, ale niektóre osoby mają też talent do tego bardziej wyrafinowanego inwestowania, więc warto sobie to przetestować. Oj, mam jeszcze jedno pytanie, które mi przyszło do głowy do ciebie, ale to za chwilę. Oliwier, przez te kilka miesięcy, jak obserwujesz to, co się dzieje w Strampkach, ale też dzisiaj poranną grupę obserwowałeś, jakie są protipy na oszczędzanie? Nie mówimy jeszcze o inwestowaniu. Pojawiło się w porannej grupie, słuchajcie, taki patent, że jak wchodzi się do sklepu, to trzeba zamknąć oczy. Bo najłatwiejszy. Jaki według ciebie jest patent taki dostępny dla każdego w nastoletnim wieku? Dobrze, to zaczynając, no to najważniejszą rzeczą to jest obranie sobie właśnie tego celu. W ten sposób będzie nam łatwiej oszczędzać, bo widzimy tak naprawdę to, do czego dążymy, więc zawsze patrząc na to, ile mamy pieniędzy, jesteśmy w stanie oszacować, że na przykład brakuje mi tyle i tyle do nowych butów. Bądź też tam już w przyszłości do na przykład konkretnej inwestycji, do mieszkania, do auta. Ale taki sposób, który faktycznie... działa i jestem w stanie go polecić w 100%, to jest oddzielanie sobie, załóżmy, 50% tego, co dostaniemy, które pójdzie właśnie do skarbonki i 50% na to, co możemy wydać w tym momencie. Czyli no załóżmy, że dostajemy 100 zł, 50 zł wkładamy do skarbonki, 50 zł idziemy i na przykład zużyjemy w McDonaldzie. To może nie jest dobrą inwestycją w zdrowie. No to niekoniecznie.